witajcie. Zamówiłem kilka figurek z AliExpress. Są to figurki typu Lego. W tym odcinku zrobimy ich recenzję. Z tego co pamiętam, powinno być tych figurek 7, ale mogę się mylić. Zaraz sprawdzimy w aplikacji. Figurki były po 1,5 dolara. Dostajemy tutaj figurkę klona Ahsoki, Darth Vader. Tu jest szturmowiec nowego porządku. Tu mamy kapitana Rexa i tu mamy Cody'ego. I mamy 5-6 figurek, a tutaj mamy, z tego co pamiętam, któraś z wojowniczek Jedi. Przepraszam was za szelest. Zaraz rozpakujemy i zobaczymy, jak te figurki będą się prezentować. Nie wiem, czy widzicie tutaj ceny na telefonie. Nie chce mi się po prostu odpalać komputera i 6,38 jedna figurka. Tak jak mówiłem, kapitan Rex. Kapitan Rex, Cody, klon Ahsoki, szturmowiec najwyższego porządku, Darth Vader i Ayla Secure, a nie wiem zresztą, dobra, mniejsza z tym, ale złożymy te figurki, pokażę wam, jak one się prezentują, czy warto za 6 zł z AliExpress kupować takie figurki. Jakość nadruków według mnie jest totalnie słaba, chodzi oczywiście o buzię. Mi się te nadruki nigdy nie podobały, także te figurki za 6 zł nie będą gdzieś zasilały kolekcji, a raczej będą stopione. Opalarka daje radę, dość wysoka temperatura, jedna figurka. Te części tutaj całkiem dobrze się składa, one do siebie pasują. Miecz świetlny. Zobaczcie, tutaj na końcówce jest taki niedocięty kawałek. No to są właśnie takie rzeczy z AliExpress. No ale czego się spodziewać za 6 zł? Musimy chyba go wsadzić tak, albo spróbujemy tak. No dobra. No i nasza wojowniczka Jedi ma... Zobaczcie klocki. Tutaj, o, idealnie widać, jak klocek jest totalnie słabo odlany. Wczepimy ją tu. No i stoi. Krzywo stoi, ale stoi. Wypakowałem Cody'ego. Te nadruki tutaj na korpusie i na twarzy. Tutaj twarz troszkę lepiej wygląda. Te oczy są jakby takie troszkę bliższe sobie niż tam. Tam były jakieś takie rozbieżne, jakiś zes rozbieżny. Dobra, mamy tutaj rączki, mamy dwa blastery, którymi Cody się posługiwał. Ok, Cody się prezentuje całkiem fajnie. Za 6 zł figurka. No, do zabawy jest też ok. Zobaczcie, ta głowa całkiem ciężko chodzi. To nie jest to, co w tych niektórych figurkach. Tu już klocek jest zupełnie lepiej troszkę odlany. Jedna ręka zapasowa. Rzucimy mu do hełmu daszek przeciwsłoneczny. Przepraszam was, że to robię poza kamerą. Ok. No i co? Jezus, jak to ciężko chodzi. Proszę. O, ten hełm. Dość lekko tak na całą oczy. Dobra, trzyma się. Cody zrobiony. Jakość Cody'ego, przyjrzyjcie się z bliska, na pewno was to zainteresuje, jak wygląda jakość tych figurek. Nadruki nie są tragiczne. Dobra, składamy Rexa. Chciałbym, żeby ten filmik też jakoś długo nie trwał, także postaramy się tutaj Rexa. O, Rex ma nawet tutaj fartuszek. Teraz spróbujemy fartuszek, jak hełm się prezentuje. O, o, z głową zszedł, czyli głowa została w środku. No nic, trudno, będziemy zaraz próbowali wyciągnąć głowę Rexa
z hełmu, żebyśmy mogli pokazać na druk. To jest lewa, to jest prawa. Ramiennik, nie pamiętam z której strony go Rex miał. Cyk. O, wyleciała głowa Rexa. Proszę. A szkoda, będzie mi go topić, kurde, taka fajna figurka. I teraz jak to tutaj zrobić? O, nie mam pojęcia, słuchajcie. Bo ma takie poły z boku na tym. Czy to trzeba przeciąć? No, ma tutaj takie poły. Ok, już wiem. Tak, sukieneczkę mu założymy. Nie jest to takie proste. A może i jest, tylko że ja to pierwszy raz robię. Mój pies tutaj coś dopadł, jakąś kość. Nie wiem, czy go słychać w tle, czy nie. Ok. Rex ma już swoje... Ha, śmiesznie to wygląda. Jaką sukienkę ma, to trzeba chyba mu tu jakoś dogiąć tak mocniej. No, chodź tu, kapitanie. O, odwrotnie to zrobię. Czyli to musi być z przodu. Zaczniemy tak. Tak. Sztywny ten materiał jest taki i ciężko się tu go zakłada. Rzeczywiście dość precyzyjna robota. Dobra, jest Rex. Rex powinien mieć taką antenkę, nie? Taki kolimator. Co ja robię? Jezus Maria, widzicie? To już chyba jest człowiek. No, wchodź. Ok, to jest po prostu moja nieuwaga, że to tak mi słabo idzie. Nie jest to, że to jest słaba jakość. Dobra, jest Rex. Tutaj ma taki fartuszek, jakby jadł, żeby się nie pobrudził, ale przekręcimy go tak, tak, tak. Nie mam pojęcia. Tutaj zupełnie mi się to nie podoba. To, co prezentuje sobą Rex z tymi swoimi ramiennikami i tym. Dobra, teraz złożymy Vadera. Już widzę, że Vader ma twarz zniszczoną. Tutaj ma jakieś chińskie znaki, że jest z Chin. Także widzieliście, jak wygląda złożenie Vadera. Jest tutaj kilka elementów. Ściągamy mu hełm i mamy taką szczęka, jego zostaje. Wydaje mi się, że trochę za dużo tych elementów oni tutaj dali, bo są te naramienniki, płaszcz plus ta szczęka, to ta głowa tutaj tak jakoś słabo się trzyma. Ale ogólnie figurka prezentuje się całkiem ok. Ten nadruk też jest całkiem ok. Ten hełm to jest taki jakiś totalnie shitowaty plastik i trochę komicznie ten Vader tutaj wygląda, ten, nie wiem, ta głowa i to wszystko jest takie niezbyt proporcjonalne do reszty. Nie mam oryginalnych figurek, tych, które tutaj składam. Muszę się podzielić po prostu opinią taką, jak widzę tutaj na żywo.
nie będę komentował teraz nic. Złożymy tą figurkę. No i mamy klona, czy tam oficera najwyższego porządku. Widzieliście, figurka ma dodatkowe takie naramienniki, taki płaszczyk. Tutaj widzę, że tu można zamontować jakieś różne inne elementy. No, całkiem fajnie ta figurka się prezentuje. No, spróbujemy hełm ściągnąć. Tak, zły jestem, złym szturmowcem. Proszę, następna figurka. Składamy teraz klona Ahsoki Tano. Mamy cztery figurki. Klon Ahsoki Tano złożony. Jak widzieliście, też tutaj dostaje taki płaszczyk, który imituje zbroję. Nie jest to nadruk, tylko jakiś taki dodatek pewnie dlatego, żeby dołączyć tutaj te naramienniki. Niestety hełm schodzi strasznie ciężko. Ciężko się wpina. Także kolejna figurka z nadrukami całkiem ok. Dostał wiertarkę albo jakiś element do robienia plomby i do robienia zębów. Także składamy ostatnią figurkę. A nie, mamy ją złożoną, przepraszam. To jest ta, która taka jest mega, mega słaba. Trochę światło zmieniłem. Zobaczcie te nadruki. Wygląda jak jakaś żaba z jakiegoś Muppet Show albo z czegoś. Mamy 6 figurek. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Dziękuję za subskrypcję.